Oficjalnie witam wszystkie przybyłe drużyny w imieniu Szczelińskiego Centrum Sportowo-Edukacyjnego, w imieniu Gminy Strzelin, w imieniu Szkoły Podstawowej nr 3 i oczywiście Szkolnego Związku Sportowego we Wrocławiu. Całość baczność do hymnu Polski. Jest mi niezmiernie miło przywitać wszystkie drużyny, tym razem z całej Polski, które przybyły na dzisiejsze Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej plażowej. O uroczyste otwarcie poproszę panią burmistrz miasta i gminy Strzelin, Jolantę Grondys. Witam bardzo, ale to bardzo serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszych zawodów. Ale myślę, że to nie tylko rywalizacja o pierwsze, drugie i trzecie miejsce, ale przede wszystkim dobra zabawa. I takiej dobrej zabawy wszystkim uczestnikom dzisiaj życzę. Chcę też poinformować wszystkich, że możecie się, jeżeli wrócicie już do swoich miejscowości, pochwalić taką rzeczą. Dzisiaj o godzinie 17 w Strzelinie będzie pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Jeżeli macie ochotę spotkać się z prezydentem, ci, którzy będą już po zmaganiach sportowych, to zapraszamy o godzinie 15 do naszego rynku. Będzie to też dla was podwójna atrakcja. Dzisiejsze zawody i spotkanie z prezydentem. Dzisiejsze zawody uważam za otwarte i życzę dobrej zabawy. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani burmistrz. Moi drodzy, również w imieniu Szczelińskiego Centrum życzę miłego pobytu w Strzelinie, naprawdę dobrej siatkówki. Myślę, że takowa tutaj będzie, bo gościmy najlepszych siatkarzy plażowych w Polsce. I w przyszłości, pani burmistrz, mam nadzieję, że większość z tych zawodników, która tutaj stawiła się licznie w Strzelinie, będzie na arenie międzynarodowej. I mam taką cichą nadzieję, takie życzenie, obyśmy się spotkali na Igrzyskach Olimpijskich, obyście godnie reprezentowali nasz kraj. Moi drodzy, w imieniu Szczelińskiego Centrum jeszcze jest taka niespodzianka, jako że administrujemy, zarządzamy akwaparkiem w Strzelinie, także wszyscy zawodnicy, którzy dzisiaj i jutro biorą udział w tych Mistrzostwach Polski, mają bezpłatne, darmowe, bez ograniczeń czasowych wejście na teren naszego akwaparku. Możecie korzystać ze strefy saun, możecie korzystać z wszystkich basenów, którymi dysponujemy. Wystarczy, że z trenerem podejdziecie do kas i powołacie się na dzisiejsze Mistrzostwa Polski. Szanowni Państwo, życzę udanych zawodów i również w imieniu Szczelińskiego Centrum Sportowo-Edukacyjnego i wszystkich mieszkańców Szczelina dzisiejsze zawody uważam za otwarte. Prosiłbym linię końcową jeszcze z piachu też podnieść.
Yes.
ale poprawcie tą linię na płasko. Tak, dziękuję. Proszę się zgłosić też tutaj po rozpisie. Brawo!